Stir fry to popularna metoda gotowania, pozwalająca na przygotowanie posiłku w mgnieniu oka. Dziś wykorzystam ją do zrobienia wieprzowiny. Potrzebuję polędwiczkę wieprzową, przyprawę do mięs knor, świeżą kolendrę, żółtą, zieloną i czerwoną paprykę, miód, sos sojowy, olej sezamowy, kiełki fasoli mung, czerwoną cebulę, imbir, chili, czosnek oraz sok z limonki lub cytryny. Na początku kroję wieprzowinę w cienkie paseczki i marynuję w przyprawie do mięs knor. Następnie odstawiam mięso na co najmniej 60 minut. Papryki kroję w cienkie paski o grubości podobnej do pokrojonych kawałków mięsa, a cebulę w piórka. Następnie siekam czosnek oraz chili. Mięso podsmażam krótko na oleju sezamowym. Gdy wieprzowina zarumieni się, odstawiam ją na bok do ostygnięcia. Na tym samym tłuszczu podsmażam warzywa i dodaję do nich czosnek oraz chili. Po chwili wrzucam na patelnię mięso i smażę całość przez 5 do 7 minut. Potrawę doprawiam świeżo startym imbirem, sosem sojowym, miodem oraz sokiem z limonki i posiekaną kolendrą. Całość smażę do momentu, aż wszystkie smaki połączą się ze sobą. Potrawę podaję posypaną kiełkami fasoli mung z ryżem lub makaronem. Smacznego!